Za nami koniec sezonu, więc pora także wybrać bohaterów mijających rozgrywek. Panowie, jest wielki kłopot z tym, żeby wskazać tego najlepszego, jeśli wyróżniali się to w jednej bądź w drugiej rundzie poszczególni gracze. A jeśli chodzi o graczy, to ja zdecydowanie tutaj na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o graczy, wymieniłbym zawodników zagranicznych. To troszkę dziwne, ale przede wszystkim dwaj zawodnicy Wisły Kraków, mistrza Polski, Andrasz Kirm i Maor Melikson. To są, zwłaszcza ten drugi zawodnik, który pojawił się w Wiśle Kraków, to są naprawdę wielkie, wielkie objawienia. Bardzo dobrym zawodnikiem, można powiedzieć, który zaczął świetnie radzić sobie w naszej lidze, jest Łotysz Artiom Srudne, który oprócz tych występów fantastycznych, jeśli chodzi o Ligę Europejską, nieźle sobie radził, również zdobył kilka ważnych bramek w drużynie Lecha. Natomiast jeśli chodzi o zawodników, nie szukałbym raczej gwiazd czy też ważnych osobowości wśród piłkarzy. Wydaje mi się, że to był sezon, w którym najważniejszą rolę pełnili szkoleniowcy, czyli odpowiednio mistrza i wicemistrza Polski, Robert Maskant. Pamiętamy początek Wisły, nie był on najlepszy. Jeszcze miałem okazję oglądać spotkania sparingowe Wisły, też dawały dużo do myślenia. On jednak znalazł sposób na Wisłę i doprowadził ją do Mistrzostwa Polski. Z kolei Orest Lęczyk, o którym już mówiliśmy na początku, kolejna bardzo ważna postać w tym roku w Ekstraklasie. No ja bym tutaj wyróżnił też Wiśle Małeckiego, który myślę, że wspólnie z Melixorem ciągnęli tą grę ofensywną do przodu. Śląsk-Wrocław, no to myślę, że drużyna była silna, tak? Wyrównani piłkarze, tam nie ma gwiazd, no gwiazdą jest trener oraz Lęczyk. W Legii Warszawa renesans formy Radowicza, który w ostatnim meczu strzelił hat-tricka. Tylko pamiętajmy też, że Legia zaczęła grać w momencie, kiedy spadła z niej jakakolwiek odpowiedzialność po zdobyciu Pucharu Polski. No tak, oczywiście. Więc na pewno słowa uznania należą się Frankowskiemu z Jagiellonii. No to jest król strzelców, 14 goli dzisiaj uciekł ostatecznie Andrzejowi Niedzielanowi. Panowie, posłuchajmy, jak trudnym pytaniem było to zadane przez nas piłkarzom naszej ligi. Oni mieli wybrać po pierwsze piłkarza roku, później odkrycie roku, no i rozczarowanie roku. Głowili się naprawdę. To nie jesteśmy osamotnieni. Posłuchajcie, co powiedzieli. Maciek Jankowski według mnie. Myślę, że Tomek Frankowski. Powiedzmy, że wybrałem Tomka Frankowskiego. Adriana Mierzyjewskiego. Mierzyjewski, tak? Adrian Mierzyjewski. Troll z Lechii. Bramkarz Jagiellonii Wrocław Sandomierski. Miro Radowicz. I wicewrdoliak. O Jezus. O Jezus, to teraz tak na szybko to ciężko troszeczkę. Kurde, ciężkie pytanie tak naprawdę. Oj, ciężko mi powiedzieć. No ciężko określić. Chwilę, niech się zastanowię. Tak powiem szczerze, zaskoczył mnie pan z tym pytaniem. Ojej, ciężkie pytanie pan zadaje. A jakieś propozycje od pana? Musiałem się zastanowić. Być może ten Melikson, tak dobrze mówię, z Wisły Kraków? Melikson. Mateusz Klich. Jankowski z ruchu. Traore z Lechii Gdańsk. Nie zdobycie Mistrzostwa Polski przez Legię. No myślę, że po koronie każdy więcej się spodziewa. Arka Gdynia, Lech Poznań. Polonia, że po takim początku, jaki zaliczyliśmy, mogliśmy powalczyć o coś więcej. Czarowaniem roku było dla mnie zamknięcie stadionów. Czarowanie, no chyba te ostatnie wydarzenia i decyzje rządu, bo wydaje mi się, że można troszkę inaczej walczyć z tymi teoretycznie kibicami. Umknę odpowiedzi. Jak słyszeliście, niełatwo było wybrać tego jednego, zdania były podzielone. Jedno też mnie bardzo zastanawia. Ogromne brawa dla Tomka Frankowskiego, bo to jest coś niesamowitego, tyle lat w takiej formie, ale ilość goli strzelonych, 14, przez te 30 kolejek, to nie jest imponująca. Najmniej od lat 70. Tak, i to też świadczy o tym, że sporo pracy przed całą ligą. Czarek, nim oddam Ci głos, ja jeszcze chciałbym, żebyśmy posłuchali dwóch ekspertów, Bożydara Iwanowa z Polsatu oraz Wojciecha Kowalczyka. Dla mnie Maor Melikson, mimo że zagrał tylko pół rundy, jednak wydaje mi się, że tyle wniósł do Wisły Kraków, że należy jemu się to miano. Dawno nie było takiego piłkarza w polskiej lidze o takiej zwinności, takiej odwadze, jeżeli chodzi o wchodzenie w pole karne, o takim dobrym uderzeniu. Myślę, że kompletny ofensywny pomocnik, oczywiście jak na polskie realia. I kto wie, czy bez niego Wisła byłaby w stanie tak szybko sobie zapewnić Mistrzostwo Polski. Wybrałbym między dwoma. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o piłkarza, który zagrał fenomenalną pierwszą rundę, czyli Rudnevs, i który zagrał fenomenalną drugą rundę wiosenną, czyli Melikson. To są dwaj piłkarze, którzy zachwycili przede wszystkim Rudnevs, jeżeli chodzi o europejskie puchary i polską ligę. No a Melikson, chociaż krótko jest na polskich boiskach, zaledwie 12 kolejek czy 13, no to pokazał
naprawdę wyśmienitą klasę i według mnie to będzie gwiazda polskich boisk jeszcze przez kilka lat. Michał Kucharczyk, Legia Warszawa, mimo może nieco słabszej końcówki sezonu, ale jest to zawodnik przypominający mi nieco Wojtka Kowalczyka, jeżeli chodzi o taką jego w pozytywnym tego słowa znaczeniu bezczelność w grze, o siłę, o odwagę, o przebojowość. Może jeszcze ta liczba bramek nie jest za bardzo imponująca, natomiast to jest, wydaje mi się, piłkarz, jakiego Legia potrzebowała i taki charakter piłkarski jest na pewno temu klubowi potrzebny. I myślę też, że Maciej Jankowski, napastnik Ruchu Chorzów, który wraz z Piechem tworzył taką fajną dwójkę graczy, która się świetnie uzupełniała w tej pierwszej linii, co przecież nie jest łatwe, aby zapełnić lukę po Sobiechu czy Niedzielanie. Odkrycie sezonu. Ja bym tutaj musiał poszukać polskich jednak nazwisk, bo zawsze te nazwiska powinny być później początkiem do naszej reprezentacji w przyszłości. Myślę, że tutaj będę mówił na pewno ciepło i miło o Kucharczyku z Legii, który wydaje się być w przyszłości też mocnym punktem reprezentacji Polski. Maciej Skorża, ze względu na to, że ciągle nie potrafi współpracować z mediami, współpracuje dobrze z kibicami, natomiast brak kontaktowości, cały czas odsuwanie winy od siebie. I mimo że jest Puchar Polski, może być wicemistrzostwo kraju, no to wydaje mi się, że to w jaki sposób pracował, ilu zawodników wypromował, więc za politykę jego w stosunku do młodych piłkarzy i za całokształt jemu się należy właśnie to miano. Rozczarowanie na pewno, jeżeli chodzi o cały sezon Legii Warszawa i tych przynajmniej na dzień dzisiejszy 11 porażek. No i najsłabszym według mnie ogniwem, bez względu na to, że strzelił bramkę w finale Pucharu Polski, Manu, zdecydowanie najgorszy piłkarz ligi.